przewielebni, czcigodni uczestnicy dzisiejszego sympozjum, drogi gospodarzu, panie ministrze, wraz z całym zespołem. Ja uściśle, z racji też i czasu, który mija bardzo szybko, jesteśmy odrobinę opóźnieni, uściśle mój temat i przeinaczę go troszeczkę. Piękno małżeństwa i rodziny w przekazie medialnym księdza biskupa Stanisława Stefanka i ograniczę się tak naprawdę do Radia Maryja i telewizji Trwam. Dla mnie ksiądz biskup Stanisław Stefanek to przede wszystkim dobry pasterz dla polskich rodzin. I taki był w naszych mediach, w telewizji Trwam i Radiu Maryja. To ten areopag on wykorzystał, aby głosić Ewangelię małżeństwa i rodziny. Jako dobry pasterz polskich rodzin uczynił bardzo wiele, szczególnie jako przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny i członek prezydium Papieskiej Rady do spraw rodziny, a był przez 23 lata w tym prezydium Papieskiej Radzie. Czyli tak naprawdę był do końca, do dnia, w którym na skutek reorganizacji Kurii Rzymskiej owa Rada i jej prezydium w dotychczasowym wówczas kształcie przestała istnieć. Ksiądz biskup od roku 1993 brał udział w audycjach dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja. Ojciec dyrektor zaprosił świeckie małżeństwo do prowadzenia tego programu. Małżonka pana Leszka Polakiewicza już wspiera go z nieba, ale on już dalej. Już niebawem będzie 1500 audycji poświęconych właśnie małżeństwu i rodzinie. I ksiądz biskup od roku 1993 od razu się włączył, aby Ewangelię, dobrą nowinę o małżeństwie i rodzinie głosić. Dodatkowo jeszcze w Radiu Maryja wszystkie jego audycje, jego katechezy. Państwo wiecie, że jest taka audycja w sobotę z Kościołem w trzecie tysiąclecie i wtedy księża biskupi głoszą swoje katechezy, a on swoim katechezom w czasie tych katechez tytuł dał Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, aby wyzwolić siły dobra. Wzorem dla tych wszystkich katechez był właściwie Jan Paweł II i jego list do rodzin w sposób szczególny. Miłość do rodzin to było to, co do końca wszyscy czuliśmy. I też rodzina, która jest podstawą tożsamości ojczyzny i rozumiemy, że jako Chrystusowiec te podróże, które czynił z myślą, żeby umacniać rodziny Polaków. Skoro tam, gdzie jest serce Polaka bije, tam jest Polska, to przede wszystkim tam jest Polska, gdzie jest polska rodzina, zjednoczona, wierna Chrystusowi. Dokonanym przeze mnie analiz, wiele jego wystąpień, a tu chcę też, jak ksiądz profesor Paweł Portkiewicz, podziękować siostrze Maksymilianie. Ona też użyczyła mi te opracowania, które ma. Ksiądz biskup miał 132 podróże, tak? To tych audycji w Radiu Maryja i w telewizji Trwam było dużo, dużo więcej. I na podstawie tych analiz wyłania się małżeństwo i rodzina nade wszystko, kochani, jako prawdziwa, radosna nowina, która ma swoje źródło w Panu Bogu. Mógłbym się odnieść i właśnie chcę się odnieść do jednej audycji i tak się składa, że akurat zapamiętałem, bo to było 14 grudnia 2014 roku, a byłem wyznaczony do prowadzenia akurat tej audycji. Był wtedy też obecny ksiądz profesor Bortkiewicz, a odbywało się to w kontekście już nadchodzącego Bożego Narodzenia, ale nie tylko. W kontekście odbywającego się synodu zwołanego przez papieża Franciszka, a jednocześnie w kontekście takim świeckim, to akurat moment europejskiej właściwie dyskusji na temat tak zwanej konwencji przemocowej. I chcę zwrócić uwagę,
że ksiądz biskup przesłał mi scenariusz. Ja ten scenariusz do dzisiaj zachowuję. I on tak zatytułował tytuł cyklu. Miał na myśli cykl takich programów. Małżeństwo, dzieje pięknej miłości. To miał być cykl. Małżeństwo, dzieje pięknej miłości. I jaka była ta pierwsza audycja, którą ja miałem prowadzić i prowadziłem? Radosna nowina o wierności. Dlaczego taki cykl? Z tego scenariusza już wynika, ponieważ papież Franciszek zachęcał do modlitwy za rodzinę, a jednocześnie do refleksji akademickiej. I w tym kontekście my też jako uczelnia zorganizowaliśmy bardzo poważny międzynarodowy kongres z udziałem ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, księdza kardynała Müllera i też przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Gądeckiego i wielu krajowych i zagranicznych wspaniałych gości mieliśmy. Już na wstępie tego scenariusza pytanie kto? Kto może mówić o małżeństwie? Czy mogą mówić biskupi, duchowni? Bo to zarzut, że jak? Duchowny się nie zna na rodzinie, prawda? Ale tutaj jest podkreślone tylko właściwie jeden termin. Promieniowanie ojcostwa. A więc to słowa kardynała Wojtyły uzasadniają obecność duchownych w tej dyskusji. Są jakby wspólnym mianownikiem ludzi poprzez posługę w konfesjonale, kierownictwo duchowe, wszelkie duszpasterstwo. Kościół nie tylko mówi, wynika z tego scenariusza, czym jest małżeństwo, ale jakim powinno być. Kościół, matka rodzi, wychowuje, buduje rodzinę chrześcijańską, wypełniając wobec niej zbawczą misję otrzymaną od Pana. Głosząc Słowo Boże, Kościół objawia rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość, to czym ona jest i czym powinna być wedle nieludzkiego zamysłu, ale Boga. Sprawując sakramenty, Kościół wzbogaca, umacnia rodzinę chrześcijańską łaską Chrystusową. Oczywiście, kto może mówić o małżeństwie poza duchownymi, ale nawet nie na pierwszym miejscu? Małżonkowie, specjaliści, świadkowie. I te audycje właśnie dla małżonków i rodziców to zawsze były takie, że ksiądz biskup nigdy nie przyjeżdżał sam. Miał jakiegoś teologa, ale zawsze przywoził też małżeństwo. I im zostawiał najwięcej miejsca. A potem cierpliwie wszyscy słuchali słuchaczy, a rozmowy zawsze były bardzo interesujące. Wydarzenia polityczne, i tu chcę się odnieść bardzo króciutko, bo w tym scenariuszu tak naprawdę jest bardzo ważne, na co kładł akcent ksiądz biskup. Dyskusja o Europejskiej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Sednem tej propozycji wówczas była absolutnie fałszywa diagnoza i analiza. Jest ogromna skala przemocy w rodzinie i właśnie ci Europejczycy uważali, że źródłem tej przemocy jest tradycyjne małżeństwo, rozumiane jako stereotyp religijny i kulturowy. Trzeba to zmienić. Nie jest źródłem przemocy małżeństwo jako patologia, ale patologia w małżeństwie to patologia, a nie małżeństwo są źródłami przemocy, zanotował w tym scenariuszu ksiądz biskup. I dalej mówi, tak naprawdę co jest źródłem przemocy? Rozwody, skazanie dziecka na życie bez ojca i matki, to jest przemoc. To one tak naprawdę generują przemoc, a dzisiaj z rozwodów czyni się cnotę. Zanotował w scenariuszu ksiądz biskup. Pornografia, która dewastuje osoby, małżeństwo i rodzinę, to wielki przemysł. Niejednokrotnie, nawet na pielgrzymkach rodziny Radia Maryja, ksiądz biskup Stanisław podkreślał, że ta demoralizacja, to cały przemysł służy właśnie rozbijaniu rodziny. Media i cała współczesna kultura zachęca do zdrady. Seksualizacja. Niedawno byliśmy świadkami i tu w Warszawie niestety festiwal filmów pornograficznych.
Oczywiście zaznaczył, nie wspomnę o problemie antykoncepcji czy aborcji. Wydarzenie synodu, to jest drugi kontekst, jego relacja medialna. Wiemy i też tutaj możemy się odnieść do papieża Benedykta XVI, który na zakończenie swojej posługi dzielił się swoimi wspomnieniami o Soborze Watykańskim II i mówił o Soborze tym medialnym, przez media ukazywanym, ale też pokazywał, że inny był Sobór Ducha Świętego. I mówi, miało się wrażenie, właśnie o tym synodzie z 2014, jakby seks, gender i homo to główne tematy synodu. Wrażenie jakby niewrażliwy Kościół. Przekreślał szansę zbawienia dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, odmawiając im pokarmu duchowego. I trzeci element to były wydarzenia, które czekały, czyli święta Bożego Narodzenia i które ukazał jako archetyp, jako model. Małżeństwo w samym zawarciu posiada pewne napięcie między osobistymi planami i decyzjami, a planem Boga. Małżeństwo dotknięte podejrzeniem zdrady, rodzice dotknięci obojętnością, niewrażliwością, przymusowa emigracja, życie ukryte, życie codzienne odbywa się w obszarze świątyni. To ich małżeństwo w obliczu wszystkich trudności nie powinno się ostać, a jednak. I tu ksiądz biskup podkreśla, hojność Boża na przykładzie i Maryi i Józefa nigdy się nie wyczerpuje. A więc przesłanie nadziei dla rodzin, które przeżywają kryzysy, które są poranione. Mógłbym dalej, ale powiem tak. Potrzeba odwagi w głoszeniu piękna małżeństwa rodziny. Hasło, które też w tym scenariuszu jest. Drodzy Państwo, odwaga księdza biskupa Stanisława Stefanka tkwiła w tym, że przekonywał z pełną świadomością, że modelu małżeństwa i rodziny możemy uczyć się, wpatrując się w świętą rodzinę. Dlatego małżeństwo i rodzinę, myślę, że większość z nas wie, jak nazywał, to jest Ewangelia świętej rodziny. Betlejem, Nazaret to nie tylko model, ale zaproszenie do wejścia do wnętrza domu nazaretańskiego. Boże Narodzenie to nie tylko wspomnienie narodzin, ale to rzeczywistość. Boże Narodzenie to zrobienie miejsca dla Jezusa i rezygnacja z własnego egoizmu. To zrobienie miejsca dla żony, dla męża, dla dzieci, a nie tylko myślenie o sobie. Teologia jako nauka wiary w odróżnieniu od socjologii i analizy nauk psychospołecznych szuka w trudnej niekiedy rzeczywistości interwencji Pana Boga i dzięki właśnie teologii można interpretować sytuacje kryzysowe jako znak czasu, kairos, które mogą służyć budowaniu nadziei. W Krakowie w naszym seminarium redemptorystów powiedział wtedy takie słowa ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Nadzieja chrześcijaństwa płynie z paschalnego źródła. Tu opiera się zapewnienie zwycięstwa i program wielkiego odrodzenia. Podsumowanie. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek nie był teoretykiem teologii i duchowości małżeństwa i rodziny. Sam, jak wspomniałem, często odnosił się do wiedzy specjalistów, przyprowadzając na audycję chociażby zawsze małżeństwo. Żeby to nie była teoria, ale żeby o pięknie małżeństwa i rodzinie mogli ci zaświadczyć, którzy starają się tym żyć. Znał wszystkie rodziny. I nawet ja mogę powiedzieć z osobistych spotkań z nim. On znał też bardzo dobrze rodziny zranione i miał z nimi bardzo dobry kontakt. Sam inspirował do wielkich ideałów małżeństwa i rodziny, ale równocześnie przyglądał się im, słuchając ich z uwagą i badał, jak Ewangelia w nich funkcjonuje.
był świadkiem, moim zdaniem, jak Ewangelia wcieliła się w małżeństwa. Przyglądał się małżeństwom, w których ziarno Ewangelii wzrastało. Dla teologa to był przykład, że moc Boża naprawdę działa i to szczególnie w rodzinie. Dla biskupa Stanisława Stefanka rzeczywiście małżeństwo to dzieje pięknej miłości. Dziękuję.